A gdybym zadał takie pytanie, czy w czasie zeszłego wykładu, czy nie wiem, mojej przemowy, jakkolwiek by to nazwał, czy coś do ciebie Bóg powiedział? Albo zadam to pytanie inaczej. Czy usłyszałeś coś, co Bóg do ciebie powiedział? Bo myślę, że Bóg mówi. Ale pytanie jest, czy my Go słyszymy? Czy my rozróżniamy ten cichy głos, z którym się do nas zwraca? To jest tak pewne, że Bóg mówi, jak pewne jest, kiedy mama pójdzie z dziećmi do, wiecie, na plac zabaw, że prędzej czy później któreś dziecko się przewróci i zacznie płakać i trzeba będzie zareagować na ten głos. Dlatego ja jestem przekonany, że Bóg mówi do nas. Ale problem jest w tym, że my czasami ignorujemy i jak gdyby nie chcemy usłyszeć to, co On do nas mówi. Ale pójdziemy dalej z tym wykładem. Skończyliśmy w tym miejscu, że tak naprawdę to, co Jezus ma dla nas, to Jezus ma dla nas pewne miejsce, w którym wszelkie nasze potrzeby, wszystko to, co jest istotne do naszego życia, znajduje zaspokojenie, bo taki jest Bóg. On ma przygotowane dla nas, jeśli oczywiście uniżymy się przed Nim, jeśli wezwiemy Jego imienia, jeśli jesteśmy Jego dziećmi, to On ma przygotowane dla nas wszystko, co jest nam potrzebne. Apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan, że Bóg w Jezusie Chrystusie ubłogosławił już nas. To jest czas przeszły, dokonany. To nie dopiero, że On nas ubłogosławi w przyszłości, ale jeśli przyjęliśmy Jezusa, jeśli żyjemy z Jezusem, to On już nas ubłogosławił. To mamy wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby prowadzić takie życie, jakie Jemu się podoba. I właśnie czymś takim był dla Izraelitów Kanaan. Kanaan był takim symbolem obfitości, błogosławieństwa. Od samego początku, kiedykolwiek Bóg mówił o tym miejscu dla narodu swojego wybranego, to zawsze mówił o tym, że to jest miejsce obfitości, że to jest miejsce pełni, że to jest miejsce spełnienia, że to jest miejsce satysfakcji. Kiedy tam jesteś, to kiedy coś robisz, to nie robisz to tak, że na koniec jesteś sfrustrowany i chcesz tam wszystko, tym wszystkim ciepnąć i odejść pokonanym, ale to jest miejsce, które przynosi Tobie spełnienie. I kiedy patrzymy na przykład w liście do Rzymian, jeśli możecie, to jeszcze raz otwórzcie list do Rzymian, 5 rozdział, i przeczytam z 5 rozdziału werset 10. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Czyli tutaj Paweł rysuje dla nas taki obraz, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, kiedy byliśmy jeszcze daleko od Niego, kiedy byliśmy nieprzyjacielami Boga, to dzięki śmierci Jezusa zostaliśmy z Bogiem pojednani. Jeśli śmierć Jezusa sprawiła, że zostaliśmy pojednani z Bogiem, to o ile więcej sprawi życie Jezusa. I to słowo zbawienie, które tutaj jest użyte, o tyle bardziej będąc już pojednani, czyli o ile bardziej życie Jezusa sprawi, że zostaniemy zbawieni. Zbawieni to jest bardzo szerokie słowo w języku greckim. Tam jest mowa o uratowaniu. Czyli jeśli się ktoś topi, a ktoś go wyciągnął
z rzeki, bo się topił, to po grecku byśmy powiedzieli, że on został zbawiony. Po naszemu powiemy, że ktoś go uratował, prawda? Jeśli ktoś był chory i został uzdrowiony, to po grecku powiemy, że on został zbawiony. Bo jak ktoś jest chory i ma gorączkę i cierpi i go wszystko boli, to jeśli on nagle będzie zdrowy i wszystko będzie w porządku, to my powiemy, no on został uzdrowiony, on teraz się już ma świetnie. Ale po grecku byśmy mogli powiedzieć, on został zbawiony. I tutaj jest właśnie pokazane, co sprawia życie Jezusa. To życie Jezusa sprawia dla nas pełnię. Mamy pełnię. I tak sobie pomyślałem, wyobraźcie sobie człowieka, kogoś, kto jest bardzo słaby, ale nawet nie w sensie takim, wiecie, fizycznym, ale jest taki słaby, jest taki podatny na wpływy, nie umie się uratować, nie umie sobie pomóc i nagle ta jego słabość mu zostaje zabrana, Jezus zabiera jego słabość, a w to miejsce daje swoją moc i swoje zdecydowanie. Ja sobie często myślę tak, ja pamiętam, tak było w moim przypadku. Jak się nawróciłem, pamiętam, miałem serdecznego przyjaciela i on obchodził, miał urodziny, 25 lat i zaprosił mnie na imprezę. I ja wiedziałem, że idąc na tą imprezę, no idę w niebezpieczne miejsce. Jeszcze wstąpiłem do takiego, po drodze do takiego mojego kolegi i mówię mu, słuchaj, Jurek, pomódź się o mnie, bo idę teraz na taką imprezę, na 25. urodziny mojego serdecznego przyjaciela i idę jak do jaskini zbójców. Wiem, że tam nie będzie łatwo. No i pomodliliśmy się. Oczywiście jak żeśmy się zaczęli modlić, no to wiecie, godzinka to była krótka modlitwa. No więc po tej krótkiej modlitwie idę na imprezę. Oczywiście impreza się już zaczęła. I pierwsze jak stoję w drzwiach, przychodzi mój kolega, ten mój przyjaciel, do którego przyszedłem na urodziny, a on mówi, mordo moja kochana, czemu ty jesteś spóźniony? Mówi, chodź, mówi, tutaj karniaczek na ciebie czeka. Nie? No i daje mi, wtedy pamiętam, był taki okres, nie było innych szklanek, były takie z takimi obrączkami, tak zwane musztardówki. Daje mi tą musztardówkę pełną jakieś tam wódki, mówi, no karniaczek dla ciebie, boś się spóźnił godzinę. I wiecie, kiedyś wcześniej ja nie miałem siły odmówić. Ale teraz nie polegałem na swojej sile. Teraz miałem moc od Jezusa. I mówię mu, wiesz co, mordo moja kochana, moje serce teraz należy do Jezusa. Ja już teraz nie piję, ja już nie muszę pić. A że on był bardzo taki, wiecie, światowy człowiek, obczaskany, mówi, wiesz co, ale wiesz, że serce ma dwie komory i dwa przedsionki. Mówi, to zostaw sobie te komory dla Jezusa, zostaw sobie jeden przedsionek dla Jezusa, a pod ten jeden przedsionek chluśniem, bo uśniem. I ja mówię, nie. I ja wiem, że to nie była moja siła. To była siła, którą dał mi Jezus. I ja powiedziałem, nie, ja już nie muszę pić, bo ty wiesz, co ze mnie alkohol robi. Ty wiesz, jak ja się potem zachowuję. Ty wiesz, jak ja potem wracam do domu. Jaka jest awantura. Czyli w miejsce mojej słabości Jezus przyszedł i dał mi moc. Że mogłem powiedzieć nie tej sytuacji. Albo na przykład weźmy inną rzecz. Jest ktoś, kto no, robi wiele głupich rzeczy w życiu. Wiecie, wielokrotnie rodzice mówią do dziecka, przestań robić takie głupoty. Bądź w końcu mądry. I wiecie, i to jest kolejne miejsce, w które Jezus wchodząc zabiera naszą głupotę, a w to miejsce daje swoją mądrość. Czyli jest zamiana. To jest to, co ja mam dzięki życiu Jezusa. Bo śmierć Jezusa doprowadziła mnie do pojednania z Nim, z Bogiem. Ale życie Jezusa we mnie to jest teraz ta non-stop zamiana, że wszystkie te złe rzeczy, czy jakieś niewygodne rzeczy, czy nieumiejętne rzeczy w moim życiu, ja oddaję Jezusowi, a w to miejsce biorę od Niego. Albo na przykład weźmy błądzenie. Wielu ludzi błądzi w życiu. Wiecie, i tak idą bez celu, nawet wielu chrześcijan. Idzie bez celu i nie wiedzą, po co są tu na ziemi.
Po co dostąpili zbawienia? No i błądzą. Zresztą Jezus, jak przyjechał do Jerozolimy, to też powiedział, on się użalił nad Żydami, użalił się nad Jerozolimą, bo ich zobaczył jak owce bez pasterza. Bo oni błądzili. Więc co robi Jezus? Jezus takiego człowieka, który błądzi, on zabiera mu tą dezorientację i to, że nie wie, w jakim ma iść kierunku, i w to miejsce daje mu swoje prowadzenie. Wytycza mu pewien cel, pewien kierunek, nadaje sens jego życiu. No albo weźmy żądania. Wiecie, z wielu ludzi, którzy mają taką postawę, mi się należy. Tutaj, proszę, dla mnie. Ja już się dość wycierpiałem, ja żądam tego. No idzie taki gość, nie wiem, do MOPS-u, no nie, przepija całe pieniądze, ale on przychodzi do MOPS-u i co mówi pani w MOPS-ie? Pani, bo mi się należą pieniądze, zasiłek mi się należy, na węgiel potrzebuję albo na coś tam, nie? I ma taką żądającą postawę. Roszczeniową, jakkolwiek by ją tam nazywać. A w to miejsce Jezus taką postawę zabiera i w to miejsce co daje? W to miejsce daje świadomość dawania. Biblia mówi, o wiele bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, niż brać, niż żądać dla siebie. I my sami z siebie, no nie ma bata, żebyśmy to zrobili. Ale kiedy zaprosimy Jezusa do naszego serca, to nagle nasze życie się zmienia. Nagle z tego, który cały czas wszystko chce tylko, i wiecie, jak taki kombajn podsiębierny, wszystko dla siebie, nagle taki ktoś, kiedy oddał swoje życie Jezusowi, nagle daje wszystko innym. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z taką moją koleżanką w Niemczech i miała taki problem, nie będę opowiadał o jej problemie, w każdym razie ją zachęcałem do czegoś, no i nagle ona mówi, Andrzej, wiesz, to co mnie zachęcałeś, robimy. Ja pytam się, no a jak do tego doszło, że to robicie? Ona mówi, wiesz, przyjechali tutaj do nas, do Niemiec, oni są tutaj jak gdyby potajemnie, nikt nie wie, że oni tutaj są. Oni byli muzułmanami i oni mieszkali w jakimś kraju, mieli duży dom, mieli restauracje, mieli no, samochody, wszystko, ale ich sąsiadka była wierzącą osobą, ona im opowiadała o Jezusie i oni się nawrócili. Dwa dni później dowiedzieli się, że jakieś tam bojówki wydały na nich karę śmierci i oni to, co mieli, zabrali, nawet nie swoim autem, bo wiedzieli, że nie mogą uciekać swoim autem i uciekli z tego kraju. Zabrali tylko dwie siatki rzeczy, dwoje dzieci i uciekli najpierw do Holandii, potem przez Holandię do Niemiec. I nic nie mają. Mieszkają w przytułku. Ale są najszczęśliwsi na świecie, bo mają Jezusa. I wielu ludzi, którzy dzisiaj mówi, ja już nie mówię, gdyby Bóg nam coś zabrał, nie? Jakby to było nasze swoją drogą. Ale dzisiaj wielu ludzi mówi, bo to, bo tamto, a oni nie mają nic. Ale właśnie dlatego, że mają tylko Jezusa, są tacy szczęśliwi. Dostali jakieś tam pieniądze z miasta, to zobaczyli ludzi, którzy też nic nie mają i dalej podzielili się z nimi swoimi pieniędzmi, mimo że, tak jak mówię, nie mieli nawet na chleb i na kiełbaskę. Czyli Jezus przychodzi i robi pewną zamianę w nas. To jest właśnie to, że w Jezusie jesteśmy ubłogosławieni. Czym możemy być ubłogosławieni? Na przykład tym, że wiecie, wielu ludzi, ja nie wiem, czy wy też to tak widzicie, wielu ludzi wokół nas to są tacy zgorzkniali. Oni wszystkich nienawidzą. Z wszystkimi jest im na pieńku. I chodzą tacy, wiecie, zadudrani, zaburczani, tacy... I nagle spotykają Jezusa i to się robią ludzie jacy, że w miejsce nienawiści, w miejsce zawiści, zazdrości i tego wszystkiego, nagle jest co? Jest miłość. Jest łaska, jest przebaczenie, jest akceptacja. Ja znam gościa, który jak się nawrócił, on przedtem nie cierpiał, taki już wiecie, facet starszej daty.
Nie cierpiał tych wszystkich, co mają tutaj takie, wiecie, wygolone. Znaczy, tu po bokach wygolone, a tu mają irokeza, nie? I kiedy on się nawrócił, kiedy poznał Jezusa, to Jezus dał mu miłość do irokezów. A taki małego irokeza. I wiecie, jakie było zdziwienie, kiedy jego rodzina widzi, że on idzie ulicą, idzie taki irokez, a on podchodzi do niego i mówi, niech cię uściskam. Wszyscy sobie myślą, no zaraz go pewnie pobije, nie? Ale to jest właśnie to, co mamy w Jezusie. Sami z siebie, no tak jak mówię, nie ma bata, żebyśmy byli. Ale jeśli Jezus przyjdzie w nas, to on nagle swoje źródła miłości, swoje źródła łaski, akceptacji niejako uaktywnia przez nas. Albo pewnie znacie takich ludzi, których życie to jest jeden wielki problem. I oni przychodzą i cały czas mają problemy. Cały czas mają problemy, 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 problemy. Ale kiedy tacy ludzie przychodzą do Jezusa, to ich życie zamienia się z jednego wielkiego problemu w jeden wielki Boży pokój. I to nie to, że jakoś nagle zaczynają wszystko olewać i tak dalej, ale nagle okazuje się, że perspektywa się zmienia. Wiecie, jeśli ja wezmę, jeśli wezmę moją małą komóreczkę i dam ją przed swoje oczy, to ta moja komóreczka zasłania mi cały świat, tak? I pewni ludzie chodzą tak i przed swoimi oczami nie widzą nic innego, tylko problemy. I on, ja nic nie widzę. No praktycznie teraz to tutaj widzę tylko tą jedną siostrę tam z boku i trochę tutaj Jasia, tak? Ale popatrzcie się, co się dzieje, kiedy nagle ta komórka ode mnie się oddziela, oddala. Nagle ona nie jest już taka duża. Nagle widzę was wszystkich. A z Jezusem to jest tak, jakbym tą komórkę walnął tam daleko, ja jej nawet nie widzę, ale widzę, że Jezus stoi koło mnie i nagle życie ma całkiem inną perspektywę. I wiecie, ostatnią rzecz, o której powiem. Są tacy ludzie, ludzie wokół nas, którzy widzą pustkę i mówią, no to jest wszystko bez nadzieja, bez sensu. W tej Polsce nie ma życia. Jak nie pojedziemy do Anglii albo gdzieś tam dalej, to to wszystko jest o tyłek rozbić. I co? Jadą do Anglii i czy coś się zmienia? Nic się nie zmienia. Poza tym, że tam mają wyższy socjal niż w Polsce. Tak? Dlatego tą pustkę, którą ludzie mają i którą chcą na różny sposób rozwiązać. Niektórzy przez to, że se dadzą w szyjkę. Jeszcze inni, że pójdą i pograją na maszynach. Jeszcze inni, że pooglądają pornosy. Jeszcze inni, że coś tam. Próbują tą pustkę czymś zapchać. Ale zawsze jest mało. I zawsze się czuje pustkę. Jedynym, który może zapchać pustkę jest kto? Jest Jezus. I ja to nie mówię dlatego, że jestem nakręcony. Chociaż w pewnym sensie jestem taki nakręcony. Ale ja tego doświadczam. Ja tego wielokrotnie doświadczyłem, dlatego mogę o tym powiedzieć. Nie dlatego, że o tym czytałem w książce gdzieś, ale dlatego, że tego doświadczam i przeżywam to. I gdybym teraz tutaj poprosił, żeby wyszli ci, którzy mają podobnie, to wielu by tu wyszło na środek. Ja nie będę robił zamieszania. Ale wierzcie mi, że tak jest. Okej. Dlatego Bożym planem, Bożym celem było, żeby Izrael nie został w Egipcie, znaczy Izrael, czyli dzieci Izraela, czy potomkowie Izraela, żeby nie zostali w Egipcie, tylko żeby poszli do Kanaanu, żeby mieli obfite życie. Żeby mieli spełnione życie, żeby mieli życie, które jest obfite, pełne, satysfakcjonujące. Takie ponadnaturalne, że ktoś ci daje policzek albo uderza cię w jeden policzek, a ty bierzesz i nadstawiasz mu drugi. I mówisz mu, kocham cię, bo Jezus mnie kocha. Wiecie, ale bez Jezusa tego się nie zrobi, bo nie mamy na to siły, nie mamy na to mocy.
I taki plan Bóg ma dzisiaj dla swojego Kościoła, dla tych, którzy są Jego. No ale teraz powstaje pytanie. Czyli do tej pory powiedzieliśmy o życiu w Egipcie i powiedzieliśmy o życiu w Kanaanie. Ale po drodze jeszcze coś było, tak? Pamiętacie, co było? Po drodze jeszcze była pustynia. I to jest chyba, myślę, największą tragedią tego, co wydarzyło się tam po drodze. Że pomiędzy Egiptem, kiedy Bóg ich wyprowadził i wprowadził ich w wolność, oni nie skorzystali z tej wolności. Oni zostali w tym miejscu i nagle skończyła się ich wiara i zabrakło im czegoś, żeby weszli do Kanaanu. Co tu w tym obrazie robi pustynia? Czego pustynia jest symbolem, czy o czym mówi ta pustynia? Myślę, że pustynia mówi o tragedii. O tragedii tego, że to, co Bóg przygotował... Powiedzcie mi na proste pytanie, czy Bóg był w stanie wyprowadzić ich z Egiptu? Tak. Czy Bóg był w stanie wprowadzić ich do Kanaanu? Tak. Ale oni co? Oni na początku Bogu zaufali, tak? A potem zaufali Bogu? I to jest tragedia. I jeśli to jest tragedia w ich przypadku, to powiem wam, to jest to o wiele większa tragedia w przypadku tych, którzy są chrześcijanami. Bo niestety jest wielu takich, którzy wyszło z niewoli, którzy uniżyli się przed Jezusem, którzy wyznali Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Powiem więcej. Jest wielu takich, którzy w chwili, kiedy pokutowali, wyznali swoje grzechy i przyjęli przebaczenie i rozradowali się tym przebaczeniem. A ponieważ Bóg jest wierny temu, co obiecał, wielu z tych ludzi dostało Ducha Świętego jako zadatek, jako rękojmie, jako pieczęć, jako taki, gdyby można powiedzieć, nie wiem, zaświadczenie czy certyfikat tego, że są zabezpieczeni na zawsze. Bo tak mówi o tym Paweł. Ale, no i właśnie tu jest ale nie uwierzyli, że Bóg chce zrobić coś więcej. Czyli pamiętacie, mówiliśmy o tym, co to jest życie duchowe. Życie duchowe to jest to, kiedy w nasze martwe duchowe życie Bóg przychodzi, ożywia nas i wkłada do naszego wnętrza Ducha Świętego. Po to, żeby nas prowadził, żebyśmy nie błądzili, żebyśmy nie szli gdzieś bez celu, ale żebyśmy mieli cel i kierunek w życiu. I teraz nagle to, co się dzieje na pustyni, to na pustyni ja wracam jak gdyby na poziom, czy wracam w miejsce, tak jak byłem w Egipcie, że jestem zdany na samego siebie. I to naprawdę, kim byli Izraelici na pustyni, to oni na początku, kiedy wyszli z Egiptu, kiedy mogli mieć wszystko, nagle zaczęli szemrać. I zaczęli mówić, o jak to fajnie my się mieli w Egipcie, kiedy my jedli ogórki i sałot, i to, i tamto, i czosnek, nie? I smerdzieli my wszyscy czoskiem. I nagle zaczęli wspominać. I wiecie co? Kiedyś usłyszałem takie zdanie, że oni wyszli z Egiptu, ale Egipt nie wyszedł z nich. I to jest taka prawda. Oni w pewnym momencie, mówiąc to obrazowo, do końca nie odpowiadało im życie w Egipcie, ale też nie przyjęli wszystkich przywilejów życia w Kanaanie. Tego wszystkiego, kim mogli być i co mogli mieć i co mogli robić. I dlatego sami nałożyli na siebie pewne ograniczenia. Sami zdecydowali się na taką szarą codzienność, taką, byśmy powiedzieli, byle jakość. Wyobraźcie sobie, kiedy już tam chodzą po tej pustyni, jednego dnia budzi się dziecko.
Mamusia, a co będzie dzisiaj na śniadanie? Mama mówi, manna. Za chwilę dziecko woła. Mamusia, a co będzie na obiad? Mama odpowiada, przepiórki. Za chwilę przychodzi kolacja i znowu dziecko woła. Mama, a co będzie na kolację? Mama odpowiada, manna. No, następnego dnia powtarza się to samo. Za tydzień powtarza się to samo. Za miesiąc powtarza się to samo. Za 5 tygodni dziecko rano wstaje i już nie pyta się, co będzie na śniadanie. Bo wie, że będzie manna. I ma tej manny nie potąd, ale już mu uszami wypływa. I to nie przez miesiąc, nie przez 2 miesiące, nie przez kwartał, nie przez rok, ale przez 40 lat. Manna i przepiórki. Manna i przepiórki. Wiecie co? To jest życie, którego ja uważam, jakbym miał takie życie prowadzić, to nie jest życie godne życia, przeżywania go. Po prostu by mnie naciągnęło i by było po wszystkim. I Bóg nie chciał, żeby oni byli na pustyni. Bóg przygotował dla nich Kanaan. A jednak zatrzymali się na pustyni. Jednak, wiecie, to jest tak, jakbyśmy to próbowali określić. To jest, tak jak powiedziałem, oni już nie mieli wrogów. Nie mieli kogoś, kto by ich chłostał i uderzał pałkami i biczami, bo ci wrogowie już zginęli. Nie mieli kogoś, kto by ich zniewalał. Nie ciążyło na nich niebezpieczeństwo śmierci. Nie ciążyło na nich, że będą musieć robić rzeczy i pracować od rana do nocy. To wszystko od tego zostali uwolnieni. Mogli być teraz sami dla siebie. Pamiętacie, tak jak Józef na swoim gospodarstwie. Ale oni postanowili, że się w nic nie zaangażują. Że nie będą się pytać Boga, w co się mają zaangażować. Oni przestali polegać na tym, co Bóg chce dla nich, zaczęli polegać na sobie. Co ja bym zrobił dla siebie. I wiecie, i to jest z kolei obraz człowieka wierzącego, który ma przebaczenie grzechów, jest pojednany z Bogiem, Jezus jest jego Zbawicielem, do końca nie jest jego Panem, ma Ducha Świętego, bo go dostał w pakiecie, ale żyje tak, jakby Ducha Świętego nie miał i całkowicie go ignoruje. I kiedy Duch Święty mówi, zrób to i to, to on mówi, a tu się zgina dziób. Może niekoniecznie tak, ale nie słucha tego, co Bóg albo Duch Święty mówi mu, że ma zrobić, tylko jest zdany na samego siebie. I Biblia nazywa takiego, apostoł Paweł nazywa takiego człowieka cielesnym chrześcijaninem. Jeśli chcecie, to przeczytajcie sobie w liście do Koryntian, tam jest bardzo dużo na ten temat. Co to znaczy, że ktoś taki jest cielesnym chrześcijaninem? To znaczy, że on jest po stronie zbawienia, ale on jest zdany na samego siebie. Kiedy przyjdą pokusy, on się spina, wiecie, ma taką i chce wytrwać, ale po jakimś czasie jest zmęczony. Spróbuj, wiesz, naprężyć wszystkie swoje mięśnie. Długo nie wytrzymasz. Nie możesz być długo w gotowości. Dlatego ja mam takiego znajomego terapeutę, który mówi o tym bardzo wyraźnie, że jak piłeś, a Jezus ci nie pomógł, a wychodzisz z nałogu, to żyjesz na takim tyłkościsku. I chodzisz i tak, wiesz, ściskasz tyłek. Ale co się stanie, jak masz biegunkę? Chociażbyś nie wiadomo, jak mocno tyłek ściskał. To kiedyś, jak się zegniesz, i niestety jest wielu takich chrześcijan, że starają się,
On postanawia, będę miły dla swojej żony. Wiecie, raz żona mu naciśnie na odcisk, spręży się. Drugi raz mu żona naciśnie na odcisk, spręży się i mówi, znoszę to z miłością Jezusa. Ale kiedy mu trzeci raz naciśnie na odcisk, to jest przykra sprawa wtedy. Nie można prowadzić życia chrześcijańskiego w oparciu o własne siły, bo to jest nudne, męczące, to jest takie, wiecie, szare i niekolorowe i do bani. I tak jak to mówię, jak papier toaletowy. Wiecie, do czego papier toaletowy jest? Dlatego nie było Bożym zamysłem, żeby Izraelici żyli na pustyni. Tak jak i nie jest Bożym zamysłem, żebyś ty i ja, żebyśmy byli cielesnymi chrześcijanami. Żebyśmy byli właśnie takimi chrześcijanami, którzy by najłatwiej i najlepiej byłoby opisać nas właśnie tymi, którzy żyją gdzieś tam na pustyni. I chcę powiedzieć, że pamiętacie, jak mówiłem, jaka była niesamowita wiara Izraelitów, kiedy Mojżesz im powiedział po tej dziewiątej pladze, kiedy nagle Mojżesz powiedział, słuchajcie, to co musicie zrobić, to musicie pomazać odrzwia waszych domostw i będziecie bezpieczni. I oni to zrobili. Oni mieli w to wiarę, że jak to zrobią, to przeżyją i wyjdą z niewoli. A potem, kiedy stali u wrót ziemi obiecanej, nagle tej wiary nie mieli. I apostoł Paweł, kiedy wielokrotnie pisze różne listy do różnych zborów, to czasami do nich mówi, o wy głupi, na przykład Galacjanie, co się z wami stało? Zaczęliście w wierze, a teraz polegacie na samych sobie. Dlatego chcę powiedzieć, że niektórzy z nas potrzebują zrobić kolejny krok zaufania do Boga. I ten krok, ja bym określił, to jest przeżycie typu pierwszorazowo, to jest chrzest w Duchu Świętym. Bo z jednej strony możemy mieć Ducha Świętego, kiedy się nawracamy, ale Biblia mówi o tym, że my mamy być zanurzeni też nie tylko w Jezusa, ale że mamy być zanurzeni też w Ducha Świętego. I że kiedy zostaniemy w Niego zanurzeni, to On nas wyposaży w różne dary. I wtedy będziemy w stanie rozpoznawać Jego głos, wtedy będziemy w stanie podążać za Nim, wtedy będziemy mieć tą moc, o której Jezus powiedział uczniom, powiedział, ale wy czekajcie, a zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I kiedy oni, wiecie, ze strachu pozamykali się w górnej izbie i nie chcieli tam stamtąd wyjść i tam siedzieli takie stado boroków, nagle przyszedł Duch Święty i wypełnił ich sobą i nagle otworzyli drzwi, wyszli na zewnątrz i nie bali się już nikogo. Poza Bogiem. Znaczy mieli bojaźń przed Bogiem, ale nie musieli się bać Boga. I nagle nie było dla nich pytaniem, czy zachować swoje życie, bo Jezus im wcześniej powiedział, jeśli będziesz chciał zachować swoje życie albo prowadzić je po swojemu, to je stracisz. Ale jeśli je stracisz dla mnie, to je tak naprawdę dopiero wtedy zyskasz. Nie ma innej możliwości. Dlatego być może niektórzy z was muszą zaufać Jezusowi na tyle, że przyjdą i powiedzą, Panie, nie mam mocy, Panie, nie mam umiejętności, Panie, nie umiem tak prowadzić mojego życia, jak o tym mówi Twoje Słowo, ale chcę poddać się Tobie, chcę być Ci całkowicie uległy, proszę Cię o to, żebyś Ty mnie ochrzcił swoim duchem. I myślę, że Pan Bóg się niczemu nie dziwi i na to nie gniewa. Jeśli byłeś już kiedyś, ileś lat temu, ochrzczony Duchem Świętym, ale wiecie, ktoś tak kiedyś powiedział, że my jesteśmy takie
pojemniki, które przeciekają, które trzeba na nowo napełnić. I dlatego Paweł powiedział, nie upijajcie się, nie wiem, wódką, koniakiem, czymkolwiek, co powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. Bo wtedy, kiedy usiądziecie na płocie i przyjdzie pokuszenie od starego Pana, żeby znowu wypić, to wy będziecie mogli powiedzieć w mocy Ducha Świętego, ja jestem wolny. Ja nie jestem powołany do tego, żeby znowu wracać do swoich wymiocin, ale jestem powołany do tego, żeby prowadzić zwycięskie życie. I kochani, dla każdego z nas Bóg przygotował zwycięskie życie w Kanaanie. To nie jest tylko tam, wiecie, dla, nie wiem, dla Billy Grahama, czy tam dla Reinharda Bonke, czy dla kogoś. Tylko. Bóg przygotował zwycięskie życie dla ciebie i dla mnie. Pytanie jest, czy ja decyduję się na to. Pytanie jest, czy ja postanawiam w swoim sercu, tak, od dzisiaj chcę żyć nie na podstawie moich własnych wysiłków i moich własnych sił, ale na podstawie tego, co Bóg mnie, jak Bóg mnie prowadzi, do czego Bóg mnie prowadzi. Czasami to jest niewygodne. Ja pamiętam, jak bardzo modliłem się, mówiłem, Panie, ja naprawdę chcę służyć tym ludziom bezdomnym na ulicy. I pamiętam, dostałem od mojego przyjaciela z Niemiec takie, wiecie, nówka, piękne blue jeansy takie, bajka. I pamiętam, poszedłem na ulicę, rozmawiałem z takimi gośćmi i nagle jeden mówi, tak, mówi, tobie to dobrze jest mówić o Bogu. Ty masz wszystko, mówi, masz takie fajne jeansy. Mówi, patrz, na jakich łachach ja chodzę. Ja mówię, wiesz co, Jezus cię bardzo kocha. I Jezus ma przygotowane dla ciebie dobre rzeczy. On chce ci dać lepsze rzeczy niż ja mam. Ale żebyś wiedział, że On mówi prawdę, że ja mówię prawdę, to chodź, pamieniajem się. Weszliśmy do bramy, ja ściągnąłem swoje spodnie, dałem Jemu, On mi dał Jego spodnie i On był szczęśliwy. Wiecie, ale On poszedł tylko na taką płytką wymianę. Jemu zależało tylko na spodniach. I ja Mu potem przez wiele miesięcy mówiłem, słuchaj, tak jak ja Ci dałem te spodnie, bo Cię kocham, tak Bóg ma dla Ciebie zwycięstwo w wielu dziedzinach. Tylko musisz do Niego przyjść i poprosić o zamianę. I On to zrobi z Tobą. Chciałbym, żebyśmy mieli teraz kilka minut ciszy. Bo chciałbym powiedzieć to i mówię to z całą świadomością, że dzisiaj tutaj na tej sali są trzy kategorie albo trzy grupy ludzi. Dzisiaj na tej sali są ci, którzy wciąż jeszcze mieszkają w Egipcie i są niewolnikami. Ty sam najlepiej wiesz, kogo niewolnikiem jesteś. Chcę powiedzieć, że na tej sali są tacy, którzy dzisiaj w większym lub mniejszym stopniu żyją w Kanaanie. Mają obfite życie. Są wdzięczni Bogu i Bóg ich prowadzi. Ale chcę powiedzieć, że dzisiaj na tej sali też są tacy wierzący ludzie, którzy żyją, jakby żyli na pustyni. Którzy żyją tak, jakby Bóg był, ale jakby Go nie było. Tak naprawdę nie liczą się do końca z Nim. Tak naprawdę nie biorą pod uwagę, że ta moc, która wzbudziła Jezusa z martwych, jest w nich po to, żeby przez nich działała na zewnątrz. Dlatego chciałbym, żebyś teraz miał taki czas tylko Ty i Pan. I żebyś się zapytał, Panie, pokaż mi, gdzie jestem. Panie, pokaż mi, jakie kroki mam podjąć. Panie, weź moją rękę i poprowadź mnie. I chcę Ci powiedzieć jedną rzecz. Bez względu na to, jakie życie miałeś, jacy byli Twoi rodzice, czy jacy byli Twoi prawni opiekunowie, czy ktokolwiek, kto wywierał na Ciebie wpływ, to chcę Ci powiedzieć, że Bóg Cię kocha takim, jakim jesteś. On nie tylko Cię stworzył, On Cię zna,
On wie, jaki przekręt czasami, jakie przekręty robisz i jaki jesteś. Dla Niego to nie jest zdziwko. On nie jest zdziwiony nagle tym, że wiesz, robisz jakiś przekręt, a on nagle, o ja cię, to on taki coś takiego jest w stanie zrobić? Dla Niego to nie jest zaskoczenie. Ale chcę ci powiedzieć, że On cię zna i On ma przygotowane dla ciebie swoje życie, życie obfitości. Życie, które, jeśli On wypełni cię pokojem, to ten pokój przewyższa twoje zdolności zrozumienia tego pokoju. On przewyższa twoje zdolności tego, jaka miłość jest w stanie przez ciebie przepłynąć, do czego ty jesteś zdolny. Ale to jest tylko wtedy, jeśli to jest z Niego. Dlatego kilka minut teraz w takiej ciszy spędzimy, zadając Bogu pytanie, gdzie jestem, Boże? Pokaż mi to. Ja nie chcę to wiedzieć od Andrzeja, ja nie chcę to wiedzieć, bo ktoś mi gdzieś tam tłukł do głowy, ale Panie, pokaż to mi Ty. Także myślę, że najlepiej do tego jest zamknąć oczy i w takim skupieniu, jakbyśmy przez chwilkę mogli w ciszy, nie rozglądając się, ale właśnie rozmawiając z Bogiem. On jest obok ciebie i On cię słyszy. I On ci odpowie. Chcę się zwrócić do każdych z tych trzech grup. Jeśli Pan ci pokazał, że jesteś w Egipcie, to jedyną rzeczą tak naprawdę, którą możesz zrobić, to, że być może po raz pierwszy raz w życiu, nie to, że Bogu, ale że w ogóle komukolwiek, bo być może Bóg jest dla ciebie tak odległy, że komukolwiek będziesz musiał na nowo zaufać, że On cię nie odrzuci, że On cię nie podepcze, że On cię nie wyśmieje. Ja nie wiem, ja nie znam ciebie, ale być może bardzo chronisz swoje życie i jest ci trudno komukolwiek zaufać. A ten krok, który osoby, które są w tym cudzysłowie, w Egipcie, muszą pierwszy raz komuś zaufać. Ja wiem, że to jest bardzo trudne. I ja wiem, że Duch Święty jest obok ciebie i On jest tym, który po prostu kibicuje za tobą. On jest tym, który cię zapewnia, że Bóg cię nigdy nie odrzuci, że jeśli Jego wybierzesz, to On cię nie odrzuci. I wtedy, jeśli Mu zaufasz, jeśli przyjdziesz do Niego, jeśli nazwiesz i powiesz, Boże, ja przepraszam Cię i nazwiesz jakiś grzech ze swojego życia, cokolwiek, co wiesz, że po prostu było złe dla ciebie i dla innych, a już nie mówiąc dla Niego, to jeśli przyjdziesz z tym do Niego, to On nie tylko, że cię przyjmie, że cię przytuli, ale On to wszystko odrzuci daleko, tak daleko, jak jest wschód od zachodu i On nigdy więcej tego przeciwko tobie nie wspomni. Bo On ma przygotowane nowe rzeczy dla ciebie. I chcę też powiedzieć do tych z was, którzy jesteście na pustyni, którzy tak w cudzysłowie rozeznajecie, że no jestem wierzącym człowiekiem, ale chyba jestem na pustyni. Opowiem wam taką historię, prawdziwą historię tym razem. Historia działa się w XIX wieku, kiedy jeszcze nie było samolotów i kiedy z Europy do Ameryki podróżowało się statkami. W pewnej wiosce w Niemczech mieszkał pewien człowiek. Jego rodzice byli maksymalnie ubodzy ludzie. Nie mieli swojej ziemi. Często na przednówku jedyne, co mieli do zjedzenia, to, że szli do lasu, kopali gdzieś tam jakieś korzonki, korę, gotowali i to była cała ich strawa. I ten chłopak postanowił, że już tak więcej nie będzie żył, że musi nastąpić zmiana w jego życiu. I usłyszał o tym, że jakby pojechał do Ameryki, to tam jest dobre życie dla ludzi. Ale wiecie, kiedy doszedł już do nad morze, kiedy no, tam do jakiegoś portu, uświadomił sobie, że żeby kupić bilet, to on musi kilka miesięcy ciężko pracować, żeby kupić bilet, żeby móc popłynąć do Ameryki.
Ale on był tak zdeterminowany, że popłynie do tej Ameryki, że pracował kilka miesięcy, oszczędzał pieniążki i kupił w końcu bilet. I kiedy przyszedł na statek i już był na statku, to przez pierwsze kilka dni miał takie zawiniątku, taki miał tam parę jeszcze, wiecie, kromek chleba, jakiś kawałek sera, czegoś tam jeszcze, ale po kilku dniach jego jedzenie się skończyło. A podróż wtedy z Europy do Ameryki trwała 2 i 3 tygodnie. I wiecie, jednego dnia przechadzając się po pokładzie, zaglądnął do okienka i zobaczył, że tam są ludzie i wszyscy ludzie jedzą tam obficie. A jego już skręcało z głodu, on ledwo stał i ledwo zaglądał do tego okienka. I raz zobaczył, że z tej jadłodalni wychodzi steward, taki wiecie, kelner, który tam obsługiwał. I on podchodzi do tego kelnera, do tego stewarda i mówi: słuchaj, ja bym cię bardzo prosił, czy nie przyniósłbyś mi troszkę jedzenia tam z tej sali, bo ja już jestem taki głodny. A ten steward się tak popatrzył, uśmiechnął do niego, mówi: słuchaj, a czy ty masz bilet? On mówi: tak, ja mam bilet. Mówi: słuchaj, jedzenie tam na tej jadalni jest w cenie biletu. Zapraszam cię do jadalni. On w cenie biletu miał full wyżerkę, full wypas. Ale żył na tych kilku kromeczkach, które zabrał ze sobą z portu. Jezus przychodzi i mówi dzisiaj do ciebie: żyjesz o własnych siłach. Myślisz, że jesteś zdany tylko na samego siebie. Jakże się mylisz. Jeśli ja cię zbawiłem, to masz full wypas. Wszystko, co jest moje, jest twoje. A zatem co masz robić? Masz przyjść do Jezusa i powiedzieć: Panie, ja przepraszam cię. Przepraszam cię za to, że myślałem, że ja muszę sam się o siebie zatroszczyć. Przepraszam, że nie widziałem cię, że to ty jesteś tym, który troszczy się o każdą moją potrzebę. Że ty zaspokajasz wszystko, co jest mi potrzebne do życia i funkcjonowania tutaj na ziemi. Prosta modlitwa. A potem modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, wypełnij mnie sobą. Ja chcę pójść z tobą na tą wymianę. W miejsce moich własnych wysiłków ja chcę ci je oddać, a w to miejsce chcę przyjąć twoją moc i to, co ty możesz dla mnie zrobić. I chcę powiedzieć w końcu do tych, którzy są w ziemi obiecanej. Możesz się krótko pomodlić i powiedzieć: Panie, dziękuję ci, że mogę prowadzić zwycięskie życie w tobie. I Panie, chcę ci podziękować, że w tej chwili nie muszę nic innego poza wdzięcznością tobie wyrazić, chyba tylko to, że tak bardzo cię proszę, żebym nie zatrzymywał dla siebie tego, co mam od ciebie, i dlatego wstawiam się za tymi, którzy dzisiaj jeszcze są na pustyni czy w Egipcie.